Dzień dobry. 59. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Na dzień dzisiejszy została zwołana 39. sesja 8. kadencji Rady Gminy Mrozów. Proponowane porządek posiedzenia. Otwarcie obrad. Punkt 3. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z 38 sesji. Punkt 5. Informacje przewodniczącego w sprawie interpelacji i zapytań. Punkt 6. Uchwała. Pierwsza z uchwał. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe doprowadzenie ścieków na terenie gminy Mrozów. Kolejny projekt uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe doprowadzenie ścieków na terenie gminy Mrozów. Kolejny projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, zmiana 5. I ostatni projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mrozów na lata 2022-2036. Punkt 7. Wolne wnioski i oświadczenia. Punkt 8. Zakończenie obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali obecnych jest 14 radnych, jedna radna nieobecna, co pozwala nam prawomocnie podjąć decyzję. W tym miejscu również chciałbym Państwu bardzo podziękować, że pomimo okresu urlopowego tak licznie się zebraliśmy, gdyż sprawa jest dosyć ważna, chodzi o przekazanie środków, które otrzymaliśmy od Państwa. Także przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 38 sesji. Czy jakieś uwagi do protokołu? Nie ma, dziękuję. Punkt 5. Informacje przewodniczącego w sprawie interpelacji i zapytań. Proszę Państwa, w ostatniej sesji do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja oraz żadne zapytania. W takim razie przechodzimy do punktu 6. Uchwała. Oddaję głos do Pana Wiceprzewodniczącego. Dziękuję Panie Przewodniczący. Pierwszy projekt uchwały. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Mrozów. I tak, w uchwale nr 27.184.2021 Rady Gminy Mrozów z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Mrozów. W paragrafie 1 ustęp 1 po wyrazach według taryfy dla gospodarstw domowych i rolnych dodaje się wyrazy zakładów pracy i pozostałych odbiorców usług. Zapis przedmiotowej uchwały. Zapisy przedmiotowej uchwały mają na celu uregulowanie prawne, na skutek którego wszystkie podmioty będą traktowane jednakowo w świetle prawa. W wyniku podjęcia uchwały nastąpi polepszenie sytuacji prawnej adresatów wprowadzonych norm przy jednoczesnym braku zmian, to znaczy nie pogorszeniu sytuacji innych podmiotów. Czy ktoś w związku z projektem uchwały ma jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przejdźmy do głosowania. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. Kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mrozów. Chodzi w tym projekcie dokładnie o to samo, czyli o dodanie wyrazu zakładów pracy i pozostałych odbiorców usług. Chodzi tylko po prostu o uchwałę, która była uchwalona w innym terminie niż w poprzednim projekcie. Więc jeżeli nie ma żadnych pytań, możemy przejść do głosowania. Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, zmiana 5.
kwadrans temu mieliśmy komisję wspólną. Pani Marzena dokładnie mówiła zmiany w budżecie. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze o coś zapytać, to proszę. Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. I ostatni projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Miłoraz na lata 2022-2036. Projekt ten uwzględnia zmiany w poprzednim projekcie, gdzie były zmiany w budżecie, ale jeżeli ktoś chciałby zapytać o coś, proszę. Nie widzę, w takim razie przejdźmy do głosowania. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz i kończymy dzisiejszą sesję.